Istnieje wiele sposobów oznaczania kabli elektrycznych. W tym momencie na ekranie widzisz typy kabli usankcjonowane polską normą. Objaśnienia symboli znajdują się w tabeli drugiej w skrypcie. W dalszej części filmu poznasz również zunifikowane sposoby oznaczania kabli przez producentów polskich oraz niemieckich. Sposób oznaczenia przez producentów polskich zostanie przedstawiony na przykładzie kabla YKSLY EKW PO 300 na 500 V 10 na 2 na 0,5 mm². Pokażę Ci algorytm wykorzystywany do nazywania kabli. Według tego algorytmu kolejne znaki przedstawiają materiał powłoki, w tym przypadku poliwinitowej, typ kabla, jest to kabel sygnalizacyjny, rodzaj żyły, dla tego kabla żyła miedziana giętka, materiał izolacji, znów poliwinit, rodzaje ekranów, tutaj ekran wspólny, żyła ochronna, rodzaj pancerza, materiał osłony, następnie cechy dodatkowe, w tym przypadku żyły izolowane, skręcone są w pary, a powłoka jest olejoodporna. Napięcie znamionowe trójfazowe, nie przekraczające 300-500 V. Przekrój żyły dla omawianego kabla 0,5 mm². Stosowane oznaczenia znajdziesz w skrypcie. Algorytm nazewnictwa kabli według niemieckich producentów zostanie przedstawiony na przykładzie kabla LIYCY C11YP 4x2x0,75 mm². Oto sposób oznaczenia. Przeznaczenie, informacje dodatkowe, rodzaj żyły, tu miedziana, wielodrutowa, materiał izolacji, tak jak w poprzednim przypadku poliwinit, cechy dodatkowe. Każda para żyły ma ekran w postaci oplotu i osłonę poliwinylową i kolejny ekran w postaci oplotu. Materiał powłoki, tutaj powłoka wykonana z poliuretanu. Cechy dodatkowe. Żyły skręcone są parami. Liczba wiązek, liczba żył w wiązce, przekrój żyły, sposób skręcania wiązki i sposób skręcania ośrodka. Należy zwrócić uwagę na fakt, że nie jest podane napięcie znamionowe. Trzeba je znać, w zależności od typu kabla. Tabela trzecia z oznaczeniami stosowanymi przez niemieckich producentów znajduje się w skrypcie.